Witam Was na moim kanale. Ja jestem Vegeta SSJ, a to jest materiał z Ultimate Fishing. No, myślałem, że w kolejnym odcinku, czyli w sumie w tym, co jest teraz, pokażę Wam już nowe łowisko, ale okazuje się, że trzeba mieć 9 level, ja mam dopiero 4, no i niestety jesteśmy dalej na tym samym łowisku, jednak łowimy troszeczkę inne rybki. No, rzuciłem dosłownie parę razy, no nie, bo tak z czystej ciekawości chciałem po prostu obczaić co i jak. No, jest też powód, dla którego pojawia się dzisiaj ten odcinek, ponieważ dzisiaj jest 29 listopada 2017 roku, a jutro jest 30, a 30, moi kochani, wchodzi wczesny dostęp właśnie do Ultimate Fishing Simulator. Wychodzi gra we wczesnym dostępie. Widzę, że to troszeczkę poprawili, bo wcześniej było zupełnie inaczej, teraz ja inaczej zupełnie mogę sterować tą wędką, co mi się o wiele bardziej podoba. Bardziej realistycznie to wygląda. Zachowanie ryby się nie zmieniło w sumie, ponieważ zawsze na początku bierze jak cholera, potem wyciąga żyłkę i ucieka, aż w pewnym momencie o kurczę, i się linka porwała. Widzicie, za mocno, że się tak wyrażę, chciałem ją wyciągnąć i nie zdążyłem podbieraka wyjąć. No cóż, i tak bywa, nie zawsze się udaje. No i moi drodzy, właśnie ze względu na to, że gra ta wychodzi jutro we wczesnym dostępie, pomyślałem, że nagram dzisiaj odcinek, żeby Wam o tym przypomnieć dla tych, którzy będą zainteresowani. Jest do kupienia, znaczy na Steamie w sklepie jeszcze nie widziałem, chociaż przyznam szczerze, no starałem się przejrzeć jak Cię mogę. Nie wiem, co to za cholerstwo tutaj czasami wyskakuje. O, już nie ma. Starałem się przejrzeć dokładnie w miarę ten sklep, szukałem, wpisywałem. No i niestety, ale nie znalazłem w ogóle tej gry jeszcze na Steamie, tak jakby jeszcze nie została dodana. Jednak na stronie Ultimate Fishing, a raczej na Facebooku, oj, za wcześnie. Raczej przez Facebooka zauważyłem, że jest ona do kupienia, moi kochani, za $19 we wczesnym dostępie. I ten wczesny dostęp będzie nam dawał możliwość połowu na 5 łowiskach w różnych regionach świata, że się tak wyrażę. Tak przynajmniej było napisane. No i oczywiście wszyscy, którzy wsparli projekt, otrzymają, znaczy no oczywiście stosowną kwotą, tak? Otrzymają, bo nie wszyscy, którzy wsparli, otrzymają dostęp do Early Access. Jednak ci, którzy odpowiednio wysoką, o tak może powiem, kwotą wsparli grę, ten Early Access otrzymają. Mamy kolejne branie. Dobra, siedzi. Także tu nie będzie z tym problemu, jednak dowiedziałem się również, że będzie trzeba wypełnić jakiś formularz. Oczywiście zadałem na Facebooku dla deweloperów pytanie, gdzie ten formularz znaleźć. Jak na razie jeszcze odpowiedzi nie otrzymałem, a zwłaszcza, że już jutro jest 30, tak, no to wypadałoby już mniej więcej wiedzieć gdzie, co należy wypełnić, żeby otrzymać obiecaną grę. Ci, którzy nie wsparli projektu, będą mogli kupić sobie grę we wczesnym dostępie właśnie przez Facebooka. Jak chcecie, to znaczy jak chcecie. Ja zostawię link w opisie do filmu. Chyba nam coś dużego wzięło, bo kurczę, ciągnie tą żyłkę jakby nie wiem co. Będą mogli kupić oczywiście grę, koszt zakupu to $19. Czyli na polskie mniej więcej jakieś 70 zł. Tak coś pi razy oko, nie? Tak to wygląda. No, jeżeli w czasie nagrywania uda mi się uzyskać odpowiedź na temat, gdzie znaleźć formularz do wypełnienia, aby otrzymać ten wczesny dostęp, to opowiem Wam o tym. Jeśli nie, no to postaram się to jakoś dodać w opisie. Generalnie w tym formularzu tam oni pisali, że trzeba podać jakieś tam swoje wymiary, wielkość, bo tam niektórzy otrzymają koszulki, jakieś inne takie rzeczy typu adresy i w ogóle. Jednak z tego, co widziałem, no to akurat kwotą, którą ja wsparłem, to było $14 amerykańskich, 18 kanadyjskich. No, tak jakby mnie to nie dotyczyło, bo ja tak naprawdę otrzymuję tylko podziękowania, właśnie wersję demo, którą teraz widzicie, oraz dostęp do wczesnego, do Early Access, no nie? No i oczywiście pełną wersję gry, jak już takowa wyjdzie, tak? Ale nie było tam mowy o żadnych tam gadżetach typu koszulki czy coś, więc no myślę, że raczej mnie to nie dotyczy, jednak nie dostałem żadnej informacji, również na maila, jak się do tego wczesnego dostępu dobrać. Prawdopodobnie, tak mi się wydaje, to demo, które posiadamy, które otrzymali właśnie ludzie, którzy wsparli projekt, prawdopodobnie to demo zostanie zaktualizowane do wczesnego dostępu. Znaczy, tak mi się wydaje, to jest tylko i wyłącznie, moi kochani, biorę więcej expa, żeby, kurczę, no, jak najszybciej dobić ten 9 level, może jeszcze się w tym odcinku uda. To może byśmy się jednak wybrali na to łowisko. No troszeczkę się tu pozmieniało w menu od ostatniego spotkania, trochę bardziej czytelne się to zrobiło, tak. Mamy encyklopedię ryb, które występują, ale jakieś tam osiągnięcia, w sensie, że najlepszych liderów i tak dalej, ustawienia, tutaj pytania, o jest pad, ludzie, wszedł pad. Dobra, muszę zobaczyć, jak to będzie działało na padzie, bo na razie bawiłem się na myszce, ale patrzę, że jest pad, elegancko, cieszy mnie to bardzo. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać na padzie. No, dużo wygodniej mi się na pewno będzie grało. O, już się mogę poruszać, bo wcześniej pad nie działał. Podejrzewam, że na tej samej zasadzie, co w Fishing Planet. Oczywiście, że tak. Tak to wygląda. Tutaj mamy prędkość. Tu hamulec, ok. Dobra. No, także moi drodzy... A czym zaczynamy? Aha, tym, co zarzucamy. Dobrze. A zwijamy? Aha, tym zwijamy. Dobra. No, także moi drodzy, no taka jest, a nie inna sytuacja. A ja łowię na pusty haczyk, elegancko. Robale dalej kosztują po $5, więc tutaj się nic nie zmieniło. Troszeczkę mnie to martwi. Mam nadzieję, że zostanie to już zmienione i te $5 to będziemy płacić, nie wiem, za pudełko 30 albo 50 sztuk, no bo bez przesady, żeby każdy robak kosztował mnie $5, tak? To ja nie zarobię na cokolwiek tutaj w tej grze. No, także tak to będzie wyglądać z informacji, które ja posiadam w tym momencie. Doszła chyba też zanęta, nie wiem, co to jest. To jest właśnie chyba zanęta. No oczywiście, że kurde... No ja pierdzielę, że $5 za robala musiał płacić. Wow, kukurydza jest za darmo. Nie, tak? Nie, też $5. Kurde, ale żal. No widzicie, tak to właśnie wygląda. Tutaj jeśli chodzi o wygląd interfejsu, za dużo się nie zmieniło. Troszeczkę tutaj pokolorowali, doszły te ikonki. Ciekawiej właśnie wygląda ten pasek, gdzie mamy swój level, swój nick, ilość gotówki, no i oczywiście tego typu rzeczy. No już 5. level po złowieniu 2 ryb, to może jednak dobiję, jeszcze zdążę dobić do tego 9, moi drodzy, i uda nam się jeszcze wyskoczyć na to drugie łowisko. co bardzo by mnie ucieszyło, ponieważ w sumie tak rozpoczynając nagrywanie tego odcinka, chciałem właśnie... Ciekawe, jak to podbierak działa. Tego nie sprawdziłem. Damy radę. Chciałem właśnie zabrać Was na to drugą lokację dostępną w demku. No jak na razie jeszcze nie mogę, ale może mi się uda dobić ten level. Dobra. No kurde, od razu lepiej się gra. Jednak pad to jest pad. Nie. Takie gry powinny być na padach. Znaczy, oczywiście to jest tylko moje zdanie. Nie chcę tutaj Wam nic. Jeszcze one tryby wyskakują. Tutaj to też się zmieniło, bo wcześniej nie widziałem, żeby one wyskakiwały. To jest oczywiście tylko moje zdanie, że takie gry powinny być na padach. W ogóle w pierwszej chwili, jak tutaj ta ryba mnie wyskakiwała przy samym brzegu, to myślałem, że to ktoś razem ze mną jest na łowisku i sobie łowi, bo oczywiście wszedłem w tryb multiplayer all language, ale jakoś coś patrzę, tu nie działa. No ale mam też smutną informację, moi kochani, ze względu na to, iż przynajmniej we wczesnej wersji nie będzie języka polskiego. Zadałem również deweloperom pytanie, czy w ogóle język polski w grze będzie. Jeszcze, tak jak Wam wspominałem wcześniej, nie otrzymałem ani na pierwsze pytanie, ani właśnie na to pytanie odpowiedzi, więc no, jeżeli nie będzie języka polskiego, no to straszny minus będzie, myślę, u wielu osób miał nasz deweloper, no bo żeby rodzimy deweloper w rodzimym języku nie wydał gry, no to już jest jakaś porażka. Jednak mam nadzieję, że to tak jakby w czasie wczesnego dostępu wszystko będzie się zmieniać. Jak na razie na Steamie jest informacja, że języka polskiego na Ultimate Fishing nie będzie, że język polski nie jest wspierany, więc no troszeczkę, przynajmniej we wczesnym dostępie, to mnie troszeczkę zasmuciło i myślę, że wielu z Was na pewno też, bo jednak no wypada chyba, żeby rodzime studio jednak w rodzimym języku wydawało gry, no tak mi się wydaje przynajmniej, że tak byłoby elegancko. Dobra, bierzemy więcej expa. Na razie kasy tam nie potrzebuję, chociaż wydałem, kurde, $100 na robale i na kukurydzę, żal. No ale cóż, kosztowne jest to hobby, przynajmniej w tej grze. No, także tak to, moi kochani, wygląda. Ja zaraz... Aha, tutaj jedyne co... Aha, mogę sprawdzić level, dobra, zaraz 6. Może się uda dobić do tego 9. Zobaczymy. Oczywiście widzieliście przez chwilę moje ustawienia. Ja na razie mam to poustawiane na bardzo słabych detalach ze względu na to, iż no, optymalizacja tej gry nie jest jeszcze najlepsza, a ja nie mam jakiegoś mega wyczesanego kompa, który w miarę płynnie by to chodziło, na którym... Chociaż powiem szczerze, jak nie nagrywam, no to chodzi całkiem dorzecznie, no nie? Gorzej jak zaczynam nagrywać, nie? To wtedy niestety, ale zaczynają się schodki. Prawdopodobnie jeszcze to zostanie poprawione, bo tak jak mówię, to jest wczesny dostęp. Dlaczego gra nie wyszła zgodnie z zapowiedzią? Również usłyszałem informację, że dlatego, iż gracze podczas testowania i w beta testach i grania w demo pisali swoje spostrzeżenia dla deweloperów i najczęstszym powtarzającym się spostrzeżeniem było to, iż chcą, aby gra była bardziej realna i dlatego deweloperzy niestety, ale się nie wyrobili, ponieważ poszli tak jakby za prośbą nas graczy, mówię tutaj o szerokiej społeczności, nie tylko o sobie i o moich widzach, o Was, ale mówię ogólnie, bo uważam, że ludzie, którzy grają w gry, to są ogólnie gracze, tak? Nieważne w jakie oni gry grają, ale grają, tak? Nieważne czy są na moim kanale, czy nie, ale grają, więc no społeczność graczy, ja to traktuję jako społeczność i społeczność graczy właśnie wystosowała do deweloperów właśnie swoje opinie na ten temat, że gra jest zbyt mało realistyczna, no i deweloperzy postanowili wyjść naprzeciw nam graczom i tą grę bardziej urealnić. Niestety, powiem szczerze, nie wiem, co się działo zanim dostałem wersję demo, bo jak wiecie, ja gram dopiero w demo, nie brałem udziału w żadnych beta testach ani nic. No i nie wiem, co się działo wtedy, jak jest teraz, jakie są różnice. Mogę jedynie się wypowiadać na temat różnic, które są teraz, których zauważyłem, a których wcześniej nie było. O, ale żal, jeszcze mnie się zerwała, no. Co za masakra jakaś. Przy samym brzegu. Ajajajaj. No nic, tak to bywa czasami. Mam chociaż przynętę mam. Także tak to wygląda. Także informacje, które udało mi się zdobyć, właśnie Wam przekazuję. Jedne są lepsze, drugie są gorsze, ale no niestety, moi drodzy, taka jest sytuacja. Zobaczymy, jak to się rozwinie, co będzie dalej. No ja myślę, że raczej wydaje mi się, raczej jestem pewien, że rodzime studio no nie zostawi nas, rodzimych graczy, bez naszego rodzimego języka, tak? No bo to już byłoby, nie wiem, strzał w kolano jakiś sobie, bo chyba, że nasze to rodzime studio ma w dupie nas i ceruje w świat, a nas po prostu traktuje jako tylko dodatek, no to troszeczkę byłoby no, nie w porządku wobec nas graczy. Jednak mam nadzieję, że to po prostu tylko i wyłącznie we wczesnym dostępie będzie taka sytuacja. Nawet myślę, że jeszcze w czasie wczesnego dostępu ten język polski na pewno otrzymamy. Jak na razie jest napisane, że nie będzie języka polskiego. Także też troszeczkę lipa. Wreszcie ja się, kurde, no czuję normalnie choroba, że tutaj tu z tą rybą walczę, ona mi wybiera, ja tutaj muszę pompować, muszę ją trzymać, bo jak zaczynam zwijać na maksa, to mogę zerwać rybkę. No to już mi się podoba, to jest dużo fajniejsze niż było do tej pory. No, była krótka przerwa, jeśli chodzi o publikację właśnie z Ultimate Fishing, no ale dlatego, że uznałem, że po prostu już za bardzo nie ma tutaj co pokazywać oprócz tego łowiska drugiego i właśnie sobie chciałem to zrobić przed wejściem wczesnego dostępu, żeby Wam nieco troszeczkę przypomnieć o tym, że ta gra jest i że ta gra już lada dzień, lada moment będzie właśnie we wczesnym dostępie i wszystkich zainteresowanych, żeby poinformować, że mogą i gdzie mogą tę grę nabyć, no i za jakie pieniądze oczywiście, tak? Uważam, że 70 zł to nie jest jakiś duży koszt za wczesny dostęp. Są znacznie droższe gry, jak na przykład maszynki we wczesnym dostępie, za które trzeba zapłacić troszeczkę więcej, koło 100, 100 chyba tam 3 ileś złotych, z tego co widziałem na Steamie, chociaż mogę się mylić. Mogłem pomylić to z Tycoon Empire, bo też wchodzi, weszło we wczesnym dostępie i właśnie tak to wygląda, więc uważam, że 70 zł za wczesny dostęp, zwłaszcza, że prawdopodobnie ci, co zakupią wczesny dostęp, to oczywiście potem będą mogli już nie płacąc więcej, że się tak wyrażę, otrzymać już klucz do pełnej wersji gry, więc 70 zł to nie jest dużo. No mnie się udało jeszcze taniej kupić, bo wsparłem projekt, czyli wyszło mnie powiedzmy 14, to mnie wyszło to, ta gra 14,40, czekajcie, niech ja to policzę sobie tylko, kurde, wyższa matematyka do jasnej cholerki. 14 dolarów razy 3,50, 30, 42, 50, 42, no jakieś 50 zł, no 49, około 50 zł jakoś tak wyszło, nie wiem tam dokładnie, ile 51, 53, 49, w zależności od kursu dolara to tak w granicach 50 zł, więc jest spoko. Chciałem, mówiąc szczerze, moi kochani, zobaczyć na Kickstarterze, czy mogę jeszcze coś od siebie dorzucić do wsparcia. Niestety nie znalazłem takiej opcji, bo tak sobie pomyślałem, że może dorzucę drugie 14 dolców i po prostu wtedy dostałbym dwa klucze i wtedy na premierę pełnej wersji gry zawsze można byłoby zrobić jakiś konkursik i ten jeden klucz rozlosować, komuś z Was wręczyć. Zobaczymy do marca jeszcze właśnie, bo z tego co wszędzie czytam, no to wychodzi na to, że gra ma być w marcu już tak jakby w pełnej wersji, nie? Wersji finalnej. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na razie jutro, czyli 30 listopada 2017 roku wchodzi wczesny dostęp. No i moi kochani, słuchajcie, ja Wam powiem jedno. Dużo narzekałem na tę grę, nie tylko ja, Wy też narzekaliście, ale ja Wam powiem szczerze, że ta gra nie jest aż taka straszna. Powiem Wam szczerze, że nawet mi się podoba, nawet taka ciekawa odskocznia, wiecie, od Fishing Planet. Bo jednak jest troszeczkę inaczej, tak, niż tam. Więc ona nie jest aż taka zła strasznie, żeby nie było, bo tak mówiłem, że słaba, że to, że tamto, że w porównaniu. Oczywiście osobiście moja ocena jest taka, że Fishing Planet jest dużo lepsze. Aczkolwiek mówię, to jest cały czas tylko i wyłącznie demo. Nie ma tutaj wszystkich opcji, które ewentualnie będą w wersji finalnej. We wczesnym dostępie na pewno otrzymamy już sporo z tego, co ma być w grze już po premierze. No zobaczymy. Ja powiem Wam szczerze, jestem bardzo ciekawy i mam nadzieję, że jak ten wczesny dostęp już się pojawi, to ewentualnie będę mógł Wam coś również z tego zaprezentować. I to zrobię, i to z największą przyjemnością. Ja powiem tak, na pewno jest to fajna alternatywa, bo już tam gdzieś tam na naszej grupie, tak a propos właśnie grupa Fishing Planet Polska, zapraszamy do dołączenia wszystkich zainteresowanych, wszystkich, którzy grają w Fishing Planet, potrzebują jakichś rad, porad, wszystko tam da się znaleźć. Kurde, uciekła, no do jasnej. Jeszcze muszę troszeczkę tutaj się z tą grą pobawić, muszę ją wyczuć, jeszcze pewnych mechanizmów jeszcze w ogóle nie rozumiem, nie pojąłem w tej grze, dlatego moi drodzy, wszystko to z czasem. I mówię, wracając do mojego tematu, który rozpocząłem, jest to ciekawa alternatywa, ponieważ wiele osób tam mówiło, że tam Fishing Planet im się nudzi, że to, chociaż tam na przykład jak już im się przeje, to robią sobie przerwę jakiś czas i znowu wracają i się świetnie bawią. No taki jest Fishing Planet, no nie? No, ale w międzyczasie powiem Wam szczerze, że taka zabawa w Ultimate Fishing wcale nie będzie gorszym doświadczeniem, będzie to co innego, aczkolwiek wcale nie jakieś takie złe, no bo powiem Wam szczerze, że bardzo porównywałem Ultimate Fishing do Euro Fishingu, który jest no beznadziejny generalnie, bardzo beznadziejny w sumie, ale no Ultimate Fishing jest znacznie lepszy niż Euro Fishing, więc na pewno miłośnicy wędkarstwa lub gier wędkarskich znajdą sporo dla siebie tutaj ciekawych rzeczy, sporo wyzwań, które będą chcieli podjąć. Także no myślę, że taką ciekawą alternatywą między właśnie przerwami Fishing Planet jest to Ultimate Fishing Simulator. Myślę, że śmiało możecie po to sięgać, że się tak wyrażę. No, także to by było na tyle. Jak widzicie, bawimy się cały czas z pławikiem, nie wiem czemu. Bo się naoglądałem, kurde, z pławików w Russian Fishing. No, troszeczkę już mówiłem o tej grze na ostatnim live'ie. Moi kochani, powiem Wam, że Russian Fishing jest fajne. Urzekła mnie ta gra, naprawdę, w jakiś tam sposób. I graficznie, i grywalnie, i klimatycznie. W ogóle zachowanie się spławika, nie wiem jak jest ze spinningiem, bo akurat gameplaye, które oglądam, to wszyscy się bawią spławikiem. Spławik jest naprawdę zrobiony świetnie. Metoda spławikowa jest po prostu zaczopista, bardzo moi drodzy naturalna, spławik się świetnie zachowuje, różne ryby różnie biorą. Powiem wam szczerze, że jak oglądałem na gameplayu branie karasia, to od razu wiedziałem, że to jest karaś, bo tak właśnie biorą karasie, jak tam jest pokazane. Jak widziałem branie okonia, to od razu wiedziałem, że to jest okoń, zanim jeszcze youtuber, który w to grał, tego okonia wyciągnął, że się tak wyrażę, z wody. I naprawdę powiem wam szczerze, że to troci podobne są te pstrągi. Tak mi się wydaje. Dobra, expa. Może jeszcze zdążymy w czasie odcinka. Sobie wejść na tą drugą lokację. No, więc zobaczymy, moi kochani. Jak to będzie. No i kurczę, coś mówiłem i mnie z głowy wyleciało, bo padłem w dygresję i... O Russian Fishing mówiłem. I naprawdę zachowanie się spławika w wodzie, jeśli chodzi o Russian Fishing, jest no genialne, naprawdę. Jest gra już po angielsku, także myślę, że jeżeli... W momencie, kiedy zakończę którąś z serii, jak na razie mam Goldrasha i mam Fishing Planet, od czasu do czasu Ultimate Fishing też się będzie pojawiało, żeby troszeczkę wyjść, ale myślę, że albo jak zakończę serię Challenge Fishing Planet, albo ewentualnie Goldrasha, to wtedy myślę, że spróbuję pograć, spróbuję się pobawić w Russian Fishing, bo gra mnie urzekła, powiem wam szczerze, i im dłużej na nią patrzę, tym bardziej mi się podoba. Metoda gruntowa jest fajnie zrobiona, levelowanie postaci polega na zdobywaniu po prostu dodatkowych umiejętności wędkowania, na przykład jak łowimy dużo na grób, to zdobywamy w procentach, tam w zależności od tego, ile procent tej umiejętności posiadamy, odkrywamy, a raczej uzyskujemy, o kurde, coś większego, właśnie. To już było coś konkretnego. Wow, co ja zrobiłem? Chyba rzuciłem zanętę. No właśnie, pojawiła się zanęta, kurde, teraz nie wiem gdzie. No nieważne. Gdzieś tu blisko. O, myślę, że jeszcze bliżej. Zaraz sobie weźmiemy na kamerkę. Kurde. Tą podwodną. Sobie ściągnę. Dobra, sobie ściągnę żyłkę i zobaczę, gdzie ja wrzuciłem tą zanętę. Aha. Chyba tutaj gdzieś. Okej, dobra, już wiem gdzie. O, właśnie tu. Aż z ciekawości sobie spojrzę, czy ona jest gdzieś tutaj, ta zanęta, czy raczej gdzie indziej. Nie widać za bardzo. Nie widać za bardzo, no ale tak mniej więcej. Szkoda, że to chyba się, wiecie co, te bąbelki, co tutaj się pojawiają, to jest chyba tak jakby znak, że tam właśnie rzuciliśmy zanętę. Szkoda właśnie, że nie ma gdzieś jakoś tego miejsca oznaczonego bardziej. No powiem wam szczerze, że to też jest nowość, bo wcześniej tego nie miałem, jeśli chodzi o zanęty. Ciekawe teraz. A, teraz zwijam. Dobra, powiedzmy, że ja to zwinę. Wezmę jeszcze raz, rzucę tą zanętę. Ciekawe, czy można użyć siły. Tak jest. Można. O, teraz to chyba trafiłem w miejsce, co? Może nie. Ciężko wyczuć. No Jezu, znowu nie ten przycisk. W każdym razie, moi drodzy, psies tu ziapę. W każdym razie, moi drodzy, no parę dodatkowych opcji doszło, tak jak widzieliście. Szkoda, że nie ma gdzieś właśnie mniej więcej jakoś oznaczonego tego pola, w którym nęcimy, bo trafić w to samo miejsce jest ciężko. Z tego co widzę, o, jeszcze mnie coś tutaj już podgryza powoli. Dobra, kapamy. A co to za... A przepraszam bardzo, ale o co tu chodzi? Co się dzieje z moją wędką? Ale jaja. To było coś dziwnego. Co, przynęta leży na dnie? Kurde, wkurza mnie ten ból. O, już go nie ma. To tak jakby leży na dnie sobie, znaczy nie leży, ale tak przy samym dnie sobie siedzi. No i myślę, że właśnie jak którąś serię zakończę, czy to będzie seria Challenge, czy Goldrasha, to myślę, że popróbuję też swoich sił w Russian Fishing, zwłaszcza że Russian Fishing też nie jest jeszcze tak jakby wersją finalną samej siebie, tak? To jest też gra tak jakby, nie wiem, beta, alfa, czy jakiś early access, oczywiście free to play. Ale no... No tak to właśnie, moi kochani, wygląda. Otóż nic nie popływa tutaj. Może w złe miejsce rzuciłem, może za blisko. Zaraz zobaczymy. Właśnie, szkoda, że nie ma gdzieś jakoś tak jakiegoś okręgu na wodzie, gdzieś tam czegokolwiek, czy tam strzałki pokazującej, że tu w tym miejscu była rzucona zanęta. Mogłoby to być fajne. Okej, mamy coś. Teraz już się dowiedziałem, ile mamy na kołowrotku żyłki, 100 metrów. Jak widzieliście, w poprzednim straconym braniu ryba wyciągnęła mnie na 100 metrów kołowrotek. Oczywiście rzeczy się tu psują, prawdopodobnie trzeba je naprawiać. Jeszcze tego nie ogarnąłem, bo z powodu zbyt małej ilości czasu, no niestety, ale nie spędzam przy grach tyle, ile bym chciał. No ale cóż, tak to w życiu, moi kochani, jest. W każdym razie powiem wam szczerze, że ogólnie tak im sobie gram w tą grę troszeczkę dłużej, tym bardziej w jakiś sposób ona mi się podoba. Nie jest może to tak super jak Fishing Planet, ale jest nieco inne i naprawdę jest fajną alternatywą, tak wam powiem. Warto zakupić. Ja z czystym sumieniem jestem w stanie ten symulator polecić wędkarstwa dla każdego miłośnika Fishing Planet. Uważam, że równie dobrze się odnajdzie tutaj, bo z nami to jest tak, że jak się do czegoś przyzwyczaimy, to wszystko, co jest inne, drugie, dodatkowe, to już nam się nie podoba, bo nie ma tego czy tamtego. Okej, no ja to rozumiem, bo ja też sam taki jestem, zresztą cały czas porównuję tę grę do Fishing Planet i cały czas, moi kochani, mówię, że Fishing Planet jest lepsze, no bo jest lepsze, ale ta gra też, uważam, zasługuje na pochwałę w jakiś tam sposób i naprawdę, gdyby mnie ktoś się zapytał, czy poleciłbym tą grę, no to z czystym sumieniem powiedziałbym, że jak najbardziej, że każdy miłośnik wędkarstwa wirtualnego czy rzeczywistego coś ciekawego dla siebie w tej grze znajdzie. Oczywiście Russian Fishing jest dużo lepsze, jeśli chodzi przynajmniej o spławik, tak? I duży plus Russian Fishing jest taki, że no tam łowimy sobie leszcze, łowimy sobie karasie, karpie nasze, okonie, tak, tego typu rzeczy. Takie rybki nasze, swojskie, że się tak wyrażę. No, a to też jest fajne, no nie? Linki, bardzo mi się właśnie podobają liny, bardzo ładnie odwzorowane są ryby, naprawdę, mówię tutaj o Russian Fishing, naprawdę, naprawdę warto, moi kochani, też zwrócić uwagę na tę grę. Ja już zwróciłem na nią uwagę i powiem szczerze, że jak którąś serię skończę, to myślę, że i na kanale się również pojawi Russian Fishing. Mam nadzieję, że nie będzie to za późno, nie będzie to już wtedy, kiedy gra już zostanie całkowicie ograna, bo wiele w sumie osób, wielu youtuberów widziałem tą grę, ogrywa. Tak jak ja praktycznie chyba jako jedyny już ogrywam tylko Fishing Planet. Jeśli chodzi o tutaj nasze polskie youtubowanie, to jeśli chodzi o Russian Fishing, to widziałem wiele osób, które właśnie w to grają. I Polaków, i nie tylko, no nie. Oczywiście Fishing Planet też grają, znaczy no, publikują materiały na YouTubie, przeważnie nie Polacy. Ja mówię, jestem chyba jedynym, który robi to regularnie, bo nie zauważyłem, żeby ktoś więcej, nawet ci, których oglądałem wcześniej, zanim w ogóle pomyślałem o tym, żeby sobie w te Fishing Planet pograć, to z tego co widziałem, to nawet te osoby już tych gier, tej gry nie ogrywają. Dobra, jak tam nasz explik dobijemy? Oj, chyba nie dobijemy do tego 9. levelu, no trudno się mówi. Trudno się mówi, a mamy jeszcze z czym zarzucać? Teoretycznie jeszcze mamy, okej. To sobie zarzucimy może w jakieś inne miejsce zdeczka, co? Gdzieś tam może coś innego nam chwyci, bo dzisiaj cały czas nam łapią się te pstrągi brązowe, jak ostatnio się łapały cały czas tęczowe. Tak teraz się te brunatne czy brązowe, nie wiem jak one się nazywają. O, przepraszam was, jestem strasznie umęczony. Nie to, że mnie ta gra nudzi, ale po prostu no jestem umęczony, no bo wiecie, znacie jaka jest sytuacja, co mnie spotkało i w sumie jak miałem z niedzieli na poniedziałek noc nieprzestaną, tak podejrzewam do tej pory jeszcze odczuwam tego skutki. No niestety nastolatkiem już nie jestem, kiedyś mogłem zarwać jedną noc, a nawet dwie pod rząd i wszystko było dobrze, a teraz, no niestety, po jednej zarwanej nocy człowiek dochodzi przez tydzień czasu do siebie. No, także moi drodzy, korzystajcie zanim młodzi jesteście, bo jak już będziecie nieco starsi, więcej czasu będzie pochłaniać was życie, że się tak wyrażę, codzienne, czyli praca, ewentualnie rodzina, czy coś, to no niestety, ale odczujecie tego skutki właśnie w taki sposób, że po zerwanej nocy będziecie do siebie dochodzić tydzień czasu. Tak jak ja. Tak jak ja. No, coś chyba większego nieco wzięło. Fajnie było, bo akurat tak na koniec odcinka. Wyjąć coś ładnego, żeby podebrać podbierakiem, bo jak na razie dwie ryby, które ewentualnie mogłem podebrać podbierakiem, to mi po prostu zwiały. No jestem bardzo ciekaw właśnie, no jak to będzie wyglądać w tym wczesnym dostępie. Na pewno zrobię dla was materiał, jeżeli otrzymam tylko. Znaczy myślę, że to będzie w taki sposób, że to nasze demo, które mamy, zostanie tak jakby zaktualizowane do wersji Early Access, po prostu zostaną dodane po prostu tylko pliki, niektóre usunięte, niektóre dodane i takie tam pierdoły. Tak mi się wydaje, bo jakby trzeba, że się tak wyrażę, trzeba było ono na nowo instalować, to byśmy już dostali kody, mówię o tych, którzy wsparli projekt. Bo na pewno też się tym interesują, właśnie jeśli byście mieli jakieś informacje na ten temat, zwłaszcza jeśli chodzi o te formularze czy coś, ci, którzy wsparli projekt i we wczesnym, kurde, no Znowu mi się urwało. No nic, moi drodzy. Ja was pożegnam już. Serdecznie podziękuję za dzisiejsze spotkanie. To, co chciałem zrobić, zrobiłem. Chciałem wam przypomnieć o tym, że właśnie jutro, 30 listopada 2017 roku, gra pojawia się we wczesnym dostępie. Koszt zakupu tej gry to $20, a dokładnie $19,99 amerykańskich, około 70 zł polskich. Na Steamie w tym momencie, kiedy ja to nagrywam na ten czas, jeszcze nie widziałem, żeby było do pobrania, ale można kupić przez Facebooka, przez stronkę producenta. Ja w opisie zostawię link dla zainteresowanych, a wam serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za wszelkie subskrypcje oraz lajki. Przypominam, moi kochani, że do końca roku dobijamy 500 subów. Mam nadzieję, że pomożecie mi w tym, że udostępnicie, przekażecie dalej moje filmy, jeżeli się wam podobają, żeby to nasze tutaj grono powiększało się. No tak mówię, cel osiągnąć 500 subów do końca roku to będzie duży sukces. Na pewno zaowocuje to jakimś specjalnym odcinkiem i konkursem z nagrodami, więc moi drodzy, liczę też troszeczkę na was, pomóżcie mi w rozwoju mojego kanału, jeżeli chcecie, możecie zawsze dać dotacje, również link do dotacji będzie w opisie do filmu. A teraz jeszcze raz wam serdecznie dziękuję, no i cóż, do następnego, trzymajcie się, hej!